Dziś w Republice Historii opowieść o pierwszym wielkim wystąpieniu społecznym w dziejach PRL i pierwszym wystąpieniu antykomunistycznym na taką skalę. Wszystko zaczęło się rankiem 28 czerwca. Bunt z 1956 roku miał bardziej spontaniczną naturę niż późniejsze strajki i protesty. Nie kierowały nim komitety strajkowe, nie oparł się na spisanych postulatach. Jednak ta pierwsza z serii wielkich demonstracji w powojennej historii naszego kraju była bardziej antysystemowa niż kolejne. Manifestujący robotnicy podnosili hasła takie jak „Niech żyje Mikołajczyk”, „Precz z bolszewizmem” czy „Żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ”. Oczywiście hasła te pojawiały się obok transparentów wyrażających podstawowe postulaty natury ekonomicznej i bytowej. W tamtym czasie ceny rosły, a płace stały w miejscu. Działania protestujących były politycznie bardzo śmiałe i jest to wyjątkowy aspekt poznańskiego czerwca. Na dachu budynku ZUS znajdowała się aparatura zagłuszająca zagraniczne audycje radiowe, którą brawurowo zniszczono. Manifestacji z 28 czerwca towarzyszyły pieśni religijne i narodowe. W rocie śpiewano na przykład „Aż się rozpadnie w proch i pył sowiecka zawierucha”. Zanim władza wydała rozkaz do stawiania oporu i strzelania do protestujących, rozgniewany tłum przeprowadził oblężenie poznańskiego wojewódzkiego urzędu do spraw bezpieczeństwa publicznego. Rozbrajał jednostki milicji i żołnierzy, którzy zdezorientowani nie chcieli używać broni przeciw demonstrantom. W przemówieniu radiowym wygłoszonym po wydarzeniach poznańskich premier Józef Cyrankiewicz wypowiedział słynne słowa: „Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie”. W nawiązaniu do tych słów, na znak solidarności z poznaniakami, wielu studentów zakładało marynarkę w taki sposób, aby jeden rękaw pozostawał pusty. Na pytanie, co stało się z ich ręką, odpowiadali: „Odrąbano ją”. Zdezorientowana na początku władza postanowiła jednak w pewnym momencie zareagować na wystąpienia ludu w sposób siłowy, rzucając do walki z cywilami około 10 tysięcy żołnierzy i ponad 400 pojazdów pancernych. Biuro polityczne KC-PZPR na wniosek ministra obrony narodowej, marszałka Konstantego Rokossowskiego, podjęło decyzję o użyciu oddziałów wojska. W toku prowadzenia masowego ostrzału, mającego na celu unieszkodliwienie strzelających z okien czy dachów, zginęli także przypadkowi ludzie. Ofiar było co najmniej 74. Na podstawie potwierdzonych przez IPN badań doktora Łukasza Jastrząba, przedstawionych w artykule „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Poznański czerwiec 1956 roku. Straty osobowe i ich analiza”, ustalono tożsamość 57 osób zabitych i zmarłych w wyniku wydarzeń poznańskich. Skutkiem wystąpień czerwcowych był po części polski październik, czyli odwilż postalinowska w Polsce. W uznaniu zasług bohaterom poznańskiego czerwca, którzy ryzykowali własnym życiem i zdrowiem, przeciwstawiając się systemowi totalitarnemu, nadaje się odznaczenie. Jednym z nich jest ustanowiony w 2010 roku z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Wolności i Solidarności, wzorowany na przedwojennym Krzyżu Niepodległości. Znamienne jest, że odznaczeniem honorowani są działacze opozycji, którzy prowadzili działalność pomiędzy 1956 a 1989 rokiem. Zatem wydarzenia poznańskie z czerwca 1956 roku stanowią początkową klamrę chronologiczną dla Krzyża Wolności i Solidarności. To właśnie w wydarzeniach poznańskich roku 1956 wielu historyków upatrywało przyszłego zorganizowanego ruchu robotniczego i opozycyjnego. W opinii poznańskiego badacza profesora Lecha Trzeciakowskiego bez poznańskiego czerwca nie byłoby inicjatywy, jaką był Komitet Obrony Robotników, a następnie NSZZ Solidarność. Odznaczenie odważnych poznaniaków czerwca 1956 roku Krzyżem Wolności i Solidarności podkreśla ich nieoceniony wkład w walkę z reżimem komunistycznym.